zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, trawy, rośliny bobowate, w tym nowość uprawiana w polskich gospodarstwach, soja. Dni pola to okazja, by zapoznać się z odmianami zalecanymi do uprawy w naszym regionie, kolekcją nowych odmian roślin uprawnych oraz poznać nowe metody upraw. Poszukujemy nowości różnego rodzaju. Szczerze mówiąc, najbardziej interesują nas bobiki, łubiny. Chcemy zapoznać się z tematyką soi, gdyż jest to nowość w naszym gospodarstwie. Nic nas to nie kosztuje, że się dokształcimy, doinformujemy, a efekty są bardzo wymierne. Odmiana Activus oścista, zobaczcie Państwo. Co roku specjaliści stacji doświadczalnej oceny odmian we Wrócikowie zakładają prawie 5 tysięcy poletek, aby wyselekcjonować najwartościowsze odmiany przydatne do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim. Mamy w badaniach ponad 30 odmian pszenicy, tych najlepszych, tych najbardziej wartościowych, najbardziej polecanych w naszym kraju. Spośród tych 30 kilku odmian testujemy wszystkie i rolnikom zalecamy. Rolnik decyduje sam, ale my pokazujemy, że to są najlepsze dla naszego klimatu. Najbardziej odporne na mróz, najzdrowsze. Z powodu epidemii koronawirusa na poletkach doświadczalnych mogło przebywać maksymalnie 25 osób. Podczas dni otwartych stacji doświadczalnej oceny odmian rolnicy zwiedzali poletka doświadczalne z roślinami, zbożami, rzepakiem, roślinami okopowymi, bobowatymi, takimi jak soja, bobik, łubiny, groch oraz wyka. Zaprezentowano odmiany odporne i podatne na choroby najczęściej występujące w naszym regionie. W tym czasie można było posłuchać rad pracowników stacji doświadczalnej oceny odmian we Wrócikowie i ekspertów z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 50% roślin na plantacji, na metrze kwadrantowym na przykład, to już jest pełnia fazy i to jest ostatni moment, żeby zrobić zabieg prawidłowo. Możemy również zobaczyć pokrój rośliny. Często rolnicy właśnie szukają takich elementów innych, nie tylko samych odporności na różne agrofagi, ale też pokrój rośliny w polu, co też jakby przekłada się na późniejszą uprawę i prowadzenie łanu. Podczas imprezy nie zabrakło stoisk z najnowszymi publikacjami i informacjami dotyczącymi pozyskiwania środków unijnych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv